Cześć, Aleksandra Wsorczaga, wraz ze mną Marek Jówko. Witam serdecznie i z nami jest Krzysztof. Krzysztof, witam serdecznie. Witam. Przyszły prezydent Warszawy? Już kandydowałem. No i co, nie udało się? No niestety nie udało się, no to już poradzić sztab wyborczy, no co ja mogę poradzić. A ty jakie masz poglądy? O, prawicowe, więc odmienne niż kapela, więc może być ciekawe. No dobrze, no to chłopaki, a ty, Marek, też takie masz prawicowe, tak? Ja chciałem powiedzieć, że ty masz lewicowe i zaraz za te jego poglądy on będzie bity. Bo ja naprawdę, wiesz, no wierzę, że po pierwsze nie odwali krzywej akcji. Czy ja mam lewicowe? No przykładowo, a masz prawicowe? A nie znam twoich poglądów. Przykładowo chciałem wywołać konflikt sztuczny. Taki, że po prostu on jest bardzo spokojny, stonowany, spójrz na niego. To jest normalnie wzór cnót, ale liście jak sprzedał, to by słychać taki tylko... Tak było słychać, wiesz, jak on bije, tylko pytanie, jak bije faceta, fajnie, gorzej jak bije kobietę. Bijesz kobiety? Nigdy w życiu. Ola, prowadź wywiad, bo Marek przejął wywiad? Nie, ale Marek, bardzo dobrze sobie radzisz. Marek po prostu jest świetny. No, dobrze kolega mówi. Natomiast tak, dobrze, powiedz mi, jakie przykładowo te 10 twoich takich postulatów, jakbyś mógł wymienić, poprzednich, co głosiłeś? O, moimi poprzednimi postulatami, no to no powiedzmy, no troszeczkę liberalizmu było, no bo jednak mówiłem na TikToku na temat legalizacji konopi indyjskich, było. Nie powiem, na TikToku było. Liberalizm. Wiesz, czym się kojarzy nawet. Ale Marek, wiesz, poczekaj. Wiesz, czym się kojarzy? To. Ja jestem konserwatystą, ale i troszeczkę można sobie pozwolić. Ty wiesz, że przez te konserwatyzm i te liberum wetu to Rzeczpospolita upadła, chłopie. Ale to mnie problem do nich, a nie. Ty się szybko ogarniaj, bo do końca naprawdę jest blisko. Do końca? To jest dopiero początek. Tak jak w psach, mojego lub jej. Chłopie, ty stajesz naprzeciwko Jaśka, on cię zje. On mnie zje, ta lewicowa no co ty? Lewicowa kur... No jak inaczej można go nazwać? Kogo? Kapelę, rzecz jasna. A to może zaraz przyjdzie, bo tutaj widzę, że stoi i pojawia się. Może inaczej. Widać go, z daleka. Są słowa, ale... Ciebie go zawołać. Jak wjedzie, to nas wszystkich... Wszystkich. Nie, ciebie nie ruszy, ale na nas się szykuje. Będziemy bici, będzie bolało. Nawet nie znamy formuły tak naprawdę. Jak to? No, chciałbym taki boks K1. W czym jesteś dobry? Myślę, że boks byłby idealnym rozwiązaniem. Jak to faceci kiedyś się napisali w boksie. Ale nie ukrywam, i w kickboxingu, i w MMA również bym tego ciągnął. Ale to w MMA, czy w, jak mówi marszałek, Kołownia MMA? Ty jesteś taki ten Polak, propolak, czy ten taki angielskojęzyczny? Ale mnie ten polityk nie interesuje. To, że on ma, no jakby to powiedzieć, no złe słownictwo, to już nie moja sprawa. Dobrze, kolejne postulaty twoje, jakie były? Oki! Weź ty. To był Jasiek. Jasiek niestety... Widać jego zachowania. Muszę wam zdradzić tajemnicę. To, nie, to będzie formuła taka, w której niestety nie możemy jej zdradzić i to nie będzie walka sportowa. Tu były insynuacje, to będzie kisiel. Ja myślę, że po prostu to będzie ostry seks. Co ty pierdolisz? Kapeli się po prostu poje orgie homoseksualne z prawdziwą walką, bo ja go rozniosę. Ty, ale słuchaj, on... Tak naprawdę tu ma tatuaż. Ja wiem i za to będzie na... Będzie na je... czy będzie je... Na pewno nie przeze mnie. Ale jaki w ogóle macie plan? Jaką taktykę macie? Taktyka to jest tak, Ola, krótko. To widziałaś walkę Natana i Adriana Ciosa, wyraźnie zaznaczę Ciosa. To jest tak, tu jest, ja już się wypikam, bo powiem źle i będę miał walkę, to oni stoją i tak robią takie obejście, atakują, nie, widzisz, ja się wskakuję na kolanka, czyli tak naprawdę po prostu nie, to nie będzie żadna walka, to nie będzie boks ani K1, po prostu niestety będziemy to analizować, no krótko, no. Co będziecie robić? Nie boisz się? Powiem tak. Wyglądasz na przestraszonego. Jakiego przestraszonego, co ty po pierwsze. Jesteś ostry? Taktyki, strategii się Ale ty jesteś daje. Ostry. No, za mało jest! No! Pamiętaj! Słuchaj, Warszawa potrzebuje porządnego kandydata na prezydenta. To jest twoja ostatnia szansa. Chcę ci tylko przypomnieć, że ja z Grochowa jestem. Nie mów do mnie. Jestem z Grochowa, więc chłopak nie taki. No. Nie wiem, gdzie jest Grochów. Powiedzmy, nie słaby. Nie znam się.
O, machający tutaj jest grochowa. A lubisz grochówę? A jak się najesz, to... Marek, uspokój się. Bo już zaczepiasz ludzi tutaj. Powiedz kolejne twoje ten, bo nie dokończyliśmy. No, na którym postulacie się skończyło? Na tym, jak konopi indyjski chciałem zalegalizować, ponieważ był taki jeden filmik, powiedzmy był, nie ukrywam, był, ale chyba został jakoś szybko zdjęty. Kolejne mi było, jak na przykład, powiedzmy, odebranie praw wyborczych kobietom, nie powiem, było. Co? Tak, było, no, ale co ja mogę powiedzieć? No, jestem prawicowym konserwatystą, więc odmiennego zdania. Prawicowy konserwatysta nie odbiera praw wyborczych kobietom. Zaznaczę, skrajny prawicowy konserwatysta. Skrajny. Weź się zamień z Markiem miejscami. Dobrze. Marek, ty rozumiem, nie jesteś skrajnym prawicowym. Ja to aż się zająknąłem. A mogę zmienić konwencję i zapytam jednak o ciebie znowu. Nie pytaj o mnie, bo to ja przeprowadzam wywiad. A widzisz. Powiedz krótko. Marek, odpowiadaj na pytanie jeszcze raz. Marek, odpowiadaj na pytanie. Jakie było pytanie? Czy jesteś bardzo konserwatywnym, prawicowym konserwatystą. Nie jestem skrajnym prawicowym konserwatystą. Mogę być i lewistą, mogę być każdym. Będę jak ta jaszczurka, jak ten kameleon, jak to cokolwiek, wiesz, jak ten polityk, wiesz. Jesteśmy na panelu, on chciał kandydować. Przecież on się nie zna na polityce. Pierwsze to trzeba iść na wywiad z monetą i po kolei monety nawkładać i mówisz, takie będą pytania, a nie takie. Na polityce nie znam, co ty pierdolisz? Kolej monetę dajesz każdemu i wtedy prowadzący zadaje takie pytania, na które ty znasz odpowiedzi. Oczywiście. Ty wiesz, że jest jeden kandydat prawicy, który idzie na wywiady niby rzekomo, takie na freestylu, a wszystkie pytania są przygotowane. Ależ to jest prawda, nie ukrywam. Okej, przeżyjesz to, startuj na prezydenta, masz mój głos. Wszyscy na ciebie zagłosujemy. Słuchaj, każdy mi mówił... Każdy? Jak... Co to są każdy? Każdy, kto mnie oglądał na TikToku, na Instagramie, mówił jedno. Że mam głos u niego. Więc to o czym świadczy, że jednak poparcie mam wśród społeczeństwa. Ale wiesz, że jest większość kobiet ogólnie w Polsce głosujących? Więc jakbyś te swoje prawa tam chciał wprowadzić, no to by to nie przeszło, nie wygrałbyś. Może, ja nie wiem, to wszystko zależy od społeczeństwa. Ja o tym nie przesądzam, wszystko decyduje społeczeństwo. No i dlaczego ci nie wybrali? Nie z tego powodu, nie z tego. A z jakiego? Po prostu mój sztab wyborczy, bo nie byłem na listach wyborczych, no. Nie wpisali mnie. Ola, zobacz, to jest tak. Wszyscy są winni, tylko nie ja. A nie ja. Wszyscy są winni, tylko nie ja. To sztab, to sztabowcy. Tak kończą mierni politycy we freakfightach. Ale wy musicie strategię jakąś razem. Wbrew pozorom, to jest tak. Przyjedzie do mnie Białej Podlaskiej. Sorry, bo my się tak spieramy, ja go chcę troszkę... To nie było ustawiane. Go chcę po prostu, żeby on się troszkę ruszył, żeby był żwawy, żeby był agresywny. Właśnie, słuchaj, powiedział mi Marek, że ty się boisz w ogóle tutaj być. Do czego miałbym się bać? Przynajmniej sprawiasz takie wrażenie. Widzowie u Oli ocenią, patrzy do kamery. Powiem tak, to jest po prostu zakładanie maski. To jeszcze gorzej. Polityk i maska. Fałszywa. Pi, pi, pi. Ważne słowa, bo to może się źle skończyć. To po pierwsze. Jedziesz. Pamiętaj, jestem z tobą w parze. Nie mogę się wstydzić za ciebie. A dlaczego miałbyś się wstydzić? A? To rób tak, żebyś nie przyniósł wstydu sobie, mi i Polsce. Komu miałbym przynieść wstyd? Powiedz mi. No, już no. Lepiej. Komu? No. To teraz krótko. Masz prezydenta Warszawy, stajesz z nim na konferencji, jakie będzie zadawał pytanie i nie mów o odbieraniu praw wyborczych. Tylko skup się na prawdziwych problemach Warszawy. Jakie są największe problemy Warszawy? No właśnie, nie odbieranie praw wyborczych. Serio? Co ty w ogóle, chłopie? No ja nie wiem. Ile to już lat? A? O wiek się nie pyta. Pyta się, ja się pytam. Ile masz lat? 25. Czyli na tyle, ile powinienem mieć na kandydata Warszawy. Czyli nie wiesz nic o życiu. Dobrze, dziękuję. Przepraszam cię bardzo, dziękujemy. Ale człowiek znaczy o tym, jakie koniec, mam koniec. Wiedzę. Słuchaj, kobiety, ucz się. To twój pierwszy wywiad, idziemy na kolejny. Pamiętaj, mają być lepsze. Dziękujemy. Tak. Były prezydent, mam nadzieję, że się poprawi, będzie takim gościem. Na pewno obiecał, że nie odwali krzywej akcji, także będziemy we dwóch na Jaśka. Jak ci nie pójdzie, pamiętaj, będę backupem, backendem albo... Dlaczego miałoby mi nie pójść? Pójdzie mi, jestem pamiętaj, tego pewny. Pamiętaj, już raz przegrałeś i sztab zawalił. Mam nadzieję, że twój sztab szkoleniowy nie zawali. Dziękuję.
Dziękujemy prowadzącej. Pamiętaj, podpadłeś u niej, bo powiedziałeś, że będziesz odbierał prawa wyborcze kobietom. Chłopie, wyjdziesz stąd, będziesz miał z nią do czynienia. Dziękujemy, było miło, były kandydat i obecnie ze mną w parze. Mam nadzieję, że nie będziemy się wstydzić. Pozdrawiamy. Dzięki.